Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim naszym widzom. Nazywam się Bartosz Machalica. Reprezentuję Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego i razem z moimi gośćmi będziemy przez najbliższe półtorej godziny rozmawiać na temat książki Naomi Klein. Nie, to za mało. Moimi Państwa gości są Dorota Olko, socjolożka z partii Razem, dr Łukasz Pawłowski z kultury liberalnej, twórca popularnego podcastu amerykańskiego, a także Matylda Szpila, aktywistka klimatyczna Czerwona Młodzież OMPPS. Będziemy dyskutować o książce Naomi Klein, Nie to za mało, pod tytuł Jak stawić opór polityce szoku i stworzyć świat, jakiego nam trzeba. O ten podtytuł już dużo mówi o samej autorce, czyli o Naomi Klein. Dużo mówić nie trzeba jej przedstawiać, natomiast można kilka zdań wprowadzenia na temat książki. Książka została wydana w roku 2017. Polskie wydanie ukazało się rok później, w roku 2018, nakładem wydawnictwa Muza. Jest to książka inna niż poprzednie bestsellery Naomi Klein, czyli No Logo, Doktryna Szoku i Co Zmienia Wszystko. Takie tamte książki były bardzo obszerne, pogłębione licznymi wieloletnimi studiami, rozmowami, wyjazdami i tak dalej. Natomiast Nie to za mało, to książka, która powstała pod wpływem impulsu. Oczywiście tym impulsem był wybór Donalda Trumpa na prezydenta. Wydawało się, że to, co wydawało się niemożliwe, stało się realne, czyli Amerykanie mieli prezydenta, którego wybór przewidziano chyba tylko w kreskówce The Simpsons. I wtedy Klein pisała, można powiedzieć, pod wpływem emocji w swojej książce: przede wszystkim musimy dobrze zrozumieć, komu i czemu mówimy nie, bo adresatem potężnego nie na okładce, tak, nie jest jeden człowiek ani jedna zbiorowość, mówimy nie całemu systemowi, który wyniósł takich ludzi tak wysoko. A można powiedzieć, kończąc tę myśl, pisała: musimy powiedzieć tak, odmienić nasz świat tak głęboko, że dzisiejsza wszechwładza wielkiego biznesu będzie zasługiwała jedynie na przypis w podręcznikach historii. Dopiero gdy powiemy tak, zobaczymy, czym naprawdę jest Trump i jemu podobni, symptomem poważnej choroby, na którą wspólnie znajdziemy lekarstwo. No właśnie, no i to pytanie brzmi, czy to lekarstwo zostało wynalezione, czy jest skuteczne, czy jest odporne, używając dzisiejszej terminologii, na mutację tego politycznego wirusa. I to pytanie chciałbym skierować do Doroty Olko, czyli jakie jest to lekarstwo, które umożliwiło pokonanie Donalda Trumpa? No wiemy, że Trump po 4 latach przegrał, natomiast czy rzeczywiście jego rządy będą tylko jakimś tam przypisem do amerykańskiej historii, czy raczej zapowiedzią nowego trendu? No i wiemy, że Naomi Klein w swojej książce proponuje sojusze różnych grup społecznych. No i pytanie, jak szerokie powinny być te sojusze i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce, żeby no z jednej strony umożliwiały one zwycięstwo, a jednocześnie ich wspólnym mianownikiem, wspólną platformą polityczną nie było 8 gwiazdek. Więc bardzo proszę, Dorota Olko. Tak, no ja muszę powiedzieć, że jestem dosyć pesymistyczna, o ile ta myśl Klein jest mi bardzo bliska oczywiście, to raczej czytałam książkę z takim przeświadczeniem, że w naszym polskim kontekście, bo ja nie jestem specjalistką od amerykańskiej polityki, patrzę raczej i starałam się też tak czytać tę książkę jako właśnie inspirację do działań politycznych, społecznych na naszym gruncie i cały czas mimowolnie nawet odnosiłam ją do naszych realiów.
I myślę, że taka pierwsza, o czym myślałam cały czas, w taki, myślę, prosty, dosyć naiwny sposób, to czy my mamy taką jasność w ogóle w naszym kontekście lokalnym, z czym walczymy? I o tym ciekawie mówi Klein, że jakby w przypadku prezydentury Trumpa wszystkie zasłony spadły i już nikt się jakby, czy nawet nie w przypadku samej prezydentury Trumpa, tylko że on jest efektem tego, że już nikt sobie nie zawraca głowy tym, żeby udawać, że ten kapitalizm to tam będzie skapywało komuś, że to podciągnie wszystkie łodzie do góry i że tak naprawdę to on zadziała kiedyś na korzyść nas wszystkich zwykłych ludzi, tylko że to jest po prostu już taka niczym nieograniczona, nie jest tajemnicą, że to jest konkurencja wszystkich ze wszystkimi i zwyciężą najsilniejsi. I jak się o tym myśli, to w polskim kontekście oczywiście jako uosobienie takiej wizji świata społecznego no, przychodzi na myśl Konfederacja, która i skrajna prawica, która rzeczywiście w taki sposób opowiada świat i zyskuje tak niepokojące poparcie, jest w Sejmie, jest jakąś już zalegitymizowaną siłą społeczną, siłą polityczną, tak pełnoprawną, ale z drugiej strony mamy rządy prawicy, która, o której myślę, że Polki i Polacy myślą w jednak inny sposób. To nic, że mamy na czele polskiego rządu premiera, który też był prezesem banku. Jak ja sobie przypominam, jak my kilka lat temu razem postulowaliśmy, walczyliśmy o to, żeby tak Mateusz Morawiecki swoje środki ulokował w ślepym funduszu, to było coś takiego zupełnie niszowego. Mam wrażenie, raczej przedmiot jakichś niszowych dyskusji niż coś, co było w wyobraźni ludzi jako realny problem. Więc ta kwestia tego, kto korzysta, kwestia w ogóle tego, że no na czele polskiego rządu mamy jakby postać, którą równie dobrze moglibyśmy kojarzyć z typowym klasycznym kapitalizmem, neoliberalizmem, to przy tej całej narracji pisowskiej o transferach socjalnych, przy opowieści o tej socjalnej stronie PiSu, jakoś nam ginie z pola widzenia i myślę, że to jest takie mocno pułapkowe też, że my w zasadzie w tym momencie jesteśmy i że to też się wydarzyło w takiej, jak ja sobie myślę też z perspektywy swojej biografii jako najpierw jakoś tam społecznie zaangażowanej badaczki, później polityczki, gdzie ja też przechodziłam jakąś taką uświadomienie polityczne, nie wiem, to 10 lat temu powiedzmy. W moim pokoleniu ta myśl lewicowa nie była zupełnie czymś oczywistym. Pamiętam, jakie zderzenie na przykład czułam w Hiszpanii, z hiszpańskimi moimi rówieśnikami, gdzie to było coś oczywistego. Ale pojawiało się coraz więcej środowisk, które progresywną, postępową myśl upowszechniały. To się stawało jakoś tam tematem, krytyka kapitalizmu, aktywizm też antykapitalistyczny powoli tak wchodził nieśmiało do mainstreamu. No i nagle, nawet jak powstawała partia Razem, to oczywiście ona była jakimś sprzeciwem wobec neoliberalnych rządów. I znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie mamy władzę prawicy, która coś tam niby robi socjalnie. I ja mam poczucie, że jako postępowe ruchy, postępowe partie trochę nie umiemy sobie z tym radzić. Tu bardzo powiem tak z dużą dozą samokrytyki. I w tym miejscu przejdę do tych sojuszy. Że mam wrażenie, że one są jak najbardziej konieczne, ale że po tej postępowej stronie, która miałaby stanowić tę odpowiedź, walczyć z takimi tendencjami w naszym lokalnym kontekście, o jakich pisze Klein
i tak czy przeciwdziałać jakby rośnięciu w siłę skrajnej prawicy, jest trochę takiego lęku przed tymi sojuszami, że jak się pojawiają z jednej strony oczywiście silne w, powiedzmy gdzieś tam w politycznym centrum, umownie tak to nazywając, ruchy, znaczy coraz większa akceptacja dla równości, tak powiedzmy dla równości małżeńskiej, dla, nie wiem, dla praw kobiet, niekoniecznie idzie w parze z przekonaniem o tak o konieczności, nie wiem, świadczeń socjalnych i z całą tą narracją, powiedzmy, klasowo-ekonomiczną. Ale to też działa trochę w drugą stronę, że mam wrażenie, że na lewicy czasami boimy się tego, że no dobra, no ale teraz jak tak będziemy mówić głośno o prawach mniejszości, no to nie przekonamy tych wyborców, nie przyciągniemy do siebie, nie odbijemy nigdy tych wyborców PiS-owi, bo oni się przecież tego boją, bo przecież Polska to jest taki konserwatywny kraj, tu się nic nie zmieni. Ja sama to czuję, jak na przykład, nie wiem, ja w wyborach parlamentarnych startowałam w dosyć no, relatywnie prawicowym, konserwatywnym okręgu i taki automat się włącza, że no okej, okay, no tutaj to możemy mówić o kwestiach, o usługach publicznych, o transferach, ale może niekoniecznie, może te kwestie kulturowe, kwestie prawno-człowiecze może nie powinny się wysuwać na pierwszy plan, no może niech ta lewica z tym też nie przesadza. I muszę powiedzieć, że mnie to bardzo niepokoi i nie mam takiego poczucia, że jesteśmy w sytuacji tu w naszym polskim kontekście, że te sojusze są bardzo silne. One oczywiście są po tej stronie progresywnej niby oczywiste, ale jest tak spory lęk części środowisk przed mówieniem, najprościej jak można powiedzieć, przed tym socjalem, którego przecież nie wszyscy nasi wyborcy chcą, a z drugiej strony, w drugiej jakby części lewicy jest lęk przed tym, że no jak będziemy mówić o tych mniejszościach za dużo, no to wszyscy nas tak czytają jako tych tęczowych, co nie mają nic do powiedzenia o gospodarce. I wydaje mi się, że stoimy przed wielkim wyzwaniem, przed dwoma wyzwaniami i odpowiadając na pytanie, nie mam poczucia, że tutaj już mamy na to odpowiedź i mamy na to szczepionkę. Po pierwsze jak nie bać się tych sojuszy, jak nie uciekać, bo muszę od razu się odnieść, bo niedawno słuchałam podcastu amerykańskiego o wojnach kulturowych i mnie bliska była ta teza, że no jednak te kwestie, te wojny kulturowe muszą się po prostu przetoczyć, one się wypalą. I jestem głęboko przekonana o tym, że jakby nie ma odwrotu i nie udawajmy, że jesteśmy kimś, kim nie jest, że jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy. Nie chowajmy jednych kwestii na rzecz drugich, bo to jest ślepa uliczka. A druga sprawa, drugie wyzwanie, które wciąż przed nami stoi i jeszcze potężniejsze, to jest kwestia tego, jak o tym opowiadać, jak opowiadać o prawach mniejszości, tak, żeby, jak mówić o nich językiem korzyści dla wszystkich, jak opowiadać o tym, że te jedne kwestie z drugimi się wiążą. I z ostatnich dyskusji, jakichś rozmów w różnych tam gronach politycznych przy opracowywaniu naszych postulatów, na przykład pojawiła się kwestia dyskryminacji osób LGBT w kontekście postulatu budownictwa publicznego, mieszkań na wynajem, że przecież jeżeli młodzi ludzie spotykają się z dyskryminacją w swoich rodzinnych środowiskach i chcą się usamodzielnić, no to
tutaj to ten socjalny postulat budowy tanich mieszkań na wynajem jest kluczowy. I mnie to bardzo cieszy, jak zaczynamy myśleć w ten sposób i jakoś łączyć te postulaty. Wciąż nie do końca wiemy, tak jak już powiedziałam, jak je uniwersalizować i przekładać na ogólne wartości, żeby to wychodziło poza bańkę, ale według mnie jesteśmy raczej na początku drogi niż mamy gotowe rozwiązanie. Bardzo dziękuję. Zanim przejdziemy do doktora Pawłowskiego, jeszcze pozwolę sobie na ogłoszenie. Mianowicie wszystkich zainteresowanych zakupem książki, o której rozmawiamy i otrzymaniem kodu rabatowego jest taka możliwość. Prosimy o przesłanie wiadomości na Facebooku, na profilu wydawnictwa Muza. Otrzymacie Państwo taki kod i będziecie mogli samodzielnie zapoznać się z książką, o której mówiła do tej pory Dorota Olka. Za chwilę będzie mówił dr Łukasz Pawłowski. Już przejdziemy do stricte z amerykańskiej sceny politycznej, bo jak wiemy, Trump przegrał, ale z jednej strony przegrał zdecydowanie, ale z drugiej strony dostał prawie 12 milionów głosów więcej niż w tych wyborach, które dały mu prezydenturę, tak? Czyli widać, że ten ruch nazywany trumpizmem jest silny, jest stał się silnie zakorzeniony w amerykańskim społeczeństwie. No, Trump czeka obecnie przyczajony na Florydzie, a piłka jest po stronie Bidena. Wiemy, co Biden proponuje. Proponuje pakiet stymulacyjny, który jest dwa razy większy od pakietu Obamy. Proponuje program odbudowy infrastruktury, parę innych jeszcze, jak na partię demokratyczną, bardzo progresywnych postulatów, natomiast ma problem z wprowadzeniem tak, tej agendy. Tutaj głównym problemem jest tak zwany filibuster, czyli obstrukcja parlamentarna. No mówiąc najprościej, w amerykańskim systemie politycznym, jeśli chce się skutecznie rządzić, no to trzeba mieć w Senacie 60 głosów, tak? Jest taki zwyczaj, no chyba, że dotyczy to ustaw budżetowych, to wtedy jest inaczej, ale generalnie zwyczajowo ta zwykła większość 50 głosów jest zbyt wąska. No i demokraci są przed kluczową decyzją, czy ten zwyczaj parlamentarny, który de facto faworyzuje republikanów, odrzucić, czy nie odrzucić. Co zrobić z Sądem Najwyższym, bo Biden powołał komisję, która bada tezę, czy jest możliwe poszerzenie składu Sądu Najwyższego, który jest przechylony obecnie w stronę konserwatywną, również ze względu na to, że za ostatnim okresie rządów Obamy republikanie blokowali nominacje sędziowskie. Albo taki postulat też ustrojowy i radykalny, jak na amerykańską scenę polityczną, żeby Dystrykt Columbia, tak, czyli ten teren, gdzie jest stolica Stanów Zjednoczonych, stał się stanem i żeby tam byli wybierani też senatorowie, co dałoby przewagę demokratom w Senacie i tak dalej, i tak dalej. No, widzimy, że są to radykalne postulaty, a z drugiej strony jest takie przyzwyczajenie z amerykańskiej polityki, które utożsamia też Biden, tak, czyli żeby szukać tego dwupartyjnego, ponadpartyjnego konsensusu, tak? No i demokraci są ewidentnie na rozdrożu. No i moje pytanie do doktora Pawłowskiego brzmi, którą drogę wybiorą, ewentualnie którą powinni wybrać, której powinni unikać, no i jak to się wszystko skończy, tak? W tej, powiedzmy, średniookresowej perspektywie za 2 lata, tak? Czy demokraci utrzymają większość, ją poszerzą, czy może za 2 lata już republikanie zdobędą większość w kongresie i będzie bardzo trudno rządzić demokratom, więc bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dobrze, tak, to jest dobre pytanie i
To wygląda tak, że w tej chwili rzeczywiście w Senacie mamy po 50 głosów obu partii, a demokraci mogą wygrać głosowania tylko dzięki głosowi wiceprezydenckiej Kamali Harris. Zdobyli te 50 głosów rzutem na taśmę, wygrywając dwa dodatkowe wybory w stanie Georgia. Jedne to były wybory uzupełniające, już za dwa lata będzie trzeba je powtórzyć i nie wiadomo, czy się uda zachować te miejsca i poszerzyć. W Stanach Zjednoczonych, jak wiadomo, wybory odbywają się co dwa lata, nie prezydenckie, ale do kongresu, więc to okno możliwości, które ma Biden, jest bardzo, bardzo wąskie. Jeżeli republikanie odzyskają większość, to nie jest tajemnicą, co się stanie. Nic się nie stanie. To znaczy, to jest partia, która zablokuje absolutnie wszystko, co demokraci zaproponują, niezależnie od tego, jak dalece pójdą na ustępstwa, jak dalece na ustępstwa pójdzie partia demokratyczna. Dobry przykład to niedawna propozycja Bidena podniesienia podatków korporacyjnych do 28% z obecnych 21%. To jest bardzo niski poziom. Przed obniżkami Trumpa ten poziom wynosił 35%, więc Biden nawet nie chce wrócić do poprzedniego poziomu, nie mówiąc o podwyżkach. Dla republikanów to jest absolutnie nie do zaakceptowania. Oni będą i głosują przeciwko wszystkiemu z prostego powodu. To znaczy Mitch McConnell, czyli lider senackiej mniejszości republikańskiej, uważa, że jeżeli przegłosowuje się jakieś ustawy i one mają taki wizerunek ponadpartyjności, to zawsze korzysta na tym partia rządząca. A więc każde głosowanie z demokratami pomaga demokratom jako partii rządzącej. I to po pierwsze. Po drugie, znaczna część wyborców partii republikańskiej jest gotowa nawet wbrew własnemu interesowi głosować przeciwko wszystkiemu, byleby tylko demokraci nic nie zagłosowali. To wynika z pewnej radykalizacji tego ugrupowania i takiej dominacji, no właśnie, czy części wyborców Trumpa. I to już nawet trudno powiedzieć, że to jest radykalizm prawicowy. To jest taka antysystemowość, że nie. Nie głosujemy z drugą partią. I ta polaryzacja następuje oczywiście po obu stronach, ale po stronie prawicowej ona jest zdecydowanie większa, dlatego się w Stanach mówi o takiej asymetrycznej polaryzacji. Więc jeżeli republikanie odzyskają większość w Senacie, czy zdobyliby większość w Izbie Reprezentantów, to jest koniec prezydentury Bidena, może rządzić tylko takimi executive orders, czyli nakazami prezydenckimi, ale je łatwo odkręcić. Przyszły prezydent może je łatwo odkręcić. Więc demokraci stoją przed ogromnym wyzwaniem, to znaczy muszą, prawdopodobnie będą musieli ten filibuster zlikwidować, bo, i to polega na tym cały paradoks, że tę zasadę można odwrócić zwykłą większością głosów, a więc jeżeli 50 demokratów zagłosowałoby za jej odrzuceniem, to można przywrócić normalność w amerykańskim Senacie. Republikanie oczywiście mówią, że to jest tragedia, że to wykluczy jakąkolwiek deliberację czy próby szukania porozumień ponadpartyjnych. No jest to bzdurny argument, bo porozumień ponadpartyjnych nie ma od lat. To znaczy to nie spełnia tej swojej funkcji i jest wykorzystywane właśnie do blokowania jakichkolwiek inicjatyw ustawodawczych. No, paradoks tej sytuacji polega na tym, że każdą ustawę, nawet najdrobniejszą, trzeba głosować tą większością 60 głosów w Senacie, więc większość wszelkich inicjatyw sobie tam w tym Senacie spokojnie umiera. A jeszcze lepszy paradoks polega na tym, że naprawdę ważne decyzje w Stanach Zjednoczonych, w Senacie, czyli na przykład nominacje dla sędziego Sądu Najwyższego, która jest to nominacja dożywotnia, głosuje się zwykłą większością głosów, czyli 50 absolutnie wystarczy. No, kompletne pomieszanie z poplątaniem. A więc wydaje mi się, że demokraci i także prezydent Biden rozumieją, że jeżeli nie będą mieli osiągnięć, jeżeli nie będą potrafili przegłosowywać programów, jeżeli nie będą potrafili pokazać, że ich rząd realnie przekładają się na lepsze życie Amerykanów, to po prostu przegrają to i to przegrają po całości, bo republikanie wtedy na poziomie federalnym przegłosują to, co próbują przegłosowywać na poziomie stanowym, gdzie rządzą, czyli ograniczać prawa wyborcze tych grup, które na republikanów nie głosują. Republikanie są partią mniejszościową, stają się partią mniejszościową. Jedynym sposobem dla nich na utrzymanie władzy czy na odzyskanie władzy jest nie tyle, stało się nie tyle poszerzanie elektoratu, co ograniczanie
prawa głosu w tych grupach, które na nich nie głosują. Więc jeżeli demokraci pozwolą im odzyskać władzę, no to te ograniczenia pójdą dalej i wyjdą z poziomu stanowego na poziom federalny. Więc jeżeli demokraci mają rządzić i mają wprowadzać swoje progresywne reformy, a moim zdaniem te proponowane przez Bidena są zaskakująco progresywne w porównaniu z tym, jakim był politykiem wcześniej. Jeżeli ma się im to udać, to będą musieli zmienić system. I to jest coś, co chyba wielu demokratów dostrzega. I stąd właśnie stąd te decyzje Bidena, które są bardziej na lewo, niż by się to wydawało. Do tego dochodzi taka jego, po części jego sposób bycia, który sprawia, że on jakby nie budzi przerażenia tych części centrowych wyborców i jego decyzje wydają się dość umiarkowane, nawet jeżeli są progresywne, to po pierwsze. No a po drugie, on nauczył się chyba mówić ciekawym językiem o tych reformach lewicowych, takim językiem, który trafia do wyborców centrowych i prawicowych. I to w dwóch słowach, ta administracja mówi, że ich głównym rywalem czy takim paradygmatem w polityce jest kwestia rywalizacji z Chinami. I tylko, że oni tę rywalizację rozumieją bardzo szeroko i potrafią powiedzieć, że jeżeli chcemy być konkurencyjnym systemem wobec Chin, to musimy także zapewnić lepsze życie naszym ludziom tutaj, musimy zapewnić, odbudować naszą klasę średnią, musimy walczyć z ubóstwem, musimy inwestować nie tylko w broń czy żołnierzy, ale musimy inwestować w nasze drogi, w szeroko rozumianą infrastrukturę, także, i to jest takie pojęcie, które stosuje administracja powszechnie, ludzką infrastrukturę, human infrastructure, czyli właśnie zabezpieczenie osób starszych, opieka medyczna, pomoc dla rodziców. I wydaje mi się, że ten język jest dobrym sposobem na mówienie do wyborców centrowych czy prawicowych, przekonywanie ich do takich progresywnych rozwiązań, bo oni to ujmują w kategoriach nie walki o lewicowe ideały, tylko w kategoriach bezpieczeństwa narodowego. Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. Jednocześnie chciałem poinformować i poprosić o pytania. Proszę zadawać je w komentarzach na Facebooku. Będziemy w następnej kolejce zadawać te pytania naszym panelistom. Jeśli chodzi o ten głos, bardzo ciekawa była ta konstatacja, że Partia Republikańska stała się partią, która będzie głosować przeciwko wszystkiemu, co zgłosił przeciwnik, to trochę przypomina też polską scenę polityczną, ale tak czasami mam wrażenie, że w lustrzanym odbiciu, tak? Więc że u nas ta polaryzacja nie jest asymetryczna, tylko że stała się, brzydkie słowo, bardzo symetryczna, przynajmniej ostatnio. Natomiast teraz przejdźmy do Matyldy Szpili, do kwestii klimatycznych. Matylda jest również aktywistką klimatyczną. Oczywiście, gdy mówimy o klimacie, to i o Naomi Klein, to też nasuwa się inna książka, czyli To zmienia wszystko, tak? Czyli ta, można powiedzieć, niektórzy mówią, że trzecia część trylogii Naomi Klein. Ja tę książkę, pozwolę sobie na taką osobistą refleksję, czytałem troszkę później niż ona w Polsce się ukazała, już jak Trump został wybrany prezydentem, tak? No i czytam i nachodzi mnie taka smutna konstatacja, że to już wszystko przegrane, wszystko stracone, tak? Tutaj na łamach tej książki na przykład jest opisywany Rex Tillerson jako taki, czyli tak prezes Exxona, tak? Jako taki demiurg zła paliw kopalnych, no i nagle dowiaduje się, że Trump wygrał wybory, tak? I Tillerson zostaje szefem amerykańskiej dyplomacji, Trump uruchamia wyraża zgodę na budowę tego gigantycznego rurociągu Keystone XL, który jest też jednym z bohaterów tej książki. No i wydaje się, że wszystko stracone. No ale okazuje się, że po 4 latach jednak nasza planeta dostała
drugą szansę, tak, za sprawą prezydentury Bidena. No i to jest pytanie, czy rzeczywiście tak jest. To jest pytanie do Matyldy Szpili. I drugie pytanie to, na ile te wszystkie odniesienia Naomi Klein do kwestii klimatycznych się zestarzały, na ile one są aktualne i na ile rzeczywiście uda nam się zrealizować tę agendę klimatyczną. Wiadomo, że rozmawiamy w nieprzypadkowym dniu, znaczy to oczywiście zbieg okoliczności, ale dzisiaj rozpoczął się powiedzmy szczyt klimatyczny zwołany przez Bidena, 40 przywódców państw, w tym również prezydent Polski. No więc jak Matyldo uważasz, czy uda się zrealizować tą agendę klimatyczną i czy, mówiąc górnoletnie, nasza planeta przetrwa? Bardzo proszę. No to jest oczywiście dość trudne pytanie. Można sobie różne rzeczy powiedzieć i tak jak zresztą właśnie wspomniałeś o patrzeniu refleksyjnie na książkę wydaną wcześniej, może wszystko się okazać, że ułoży się w zupełnie inny sposób. Faktycznie dzisiaj jeszcze jest taka wyjątkowa data, że spotkaliśmy się tutaj w ten Dzień Ziemi i właśnie nawiązując do tego Bidena i tego, czy jego wybór faktycznie coś zmieni, tu warto nawet przyjrzeć się temu, jak Biden a Trump korzystają z mediów społecznościowych. Bo oczywiście Trump też w pewnym sensie stał się sławny, albo może i niesławny z tego, jak korzysta z Twittera. Warto też się przyjrzeć temu, jak Biden korzysta z Twittera, choćby dzisiaj wrzucił celebracyjnie jedno zdanie na swojego Twittera o tym, jak to w Dzień Ziemi w końcu nauka wygrała. I to jest właśnie takie z jego strony budowanie takiego miłego, przyjemnego wizerunku, który myślę, że w takich mniej trochę uświadomionych osób mógłby nawet przekonać, że o, faktycznie, wrzucił na Twittera tweeta o tym, że nauka wygrała, to teraz będzie super. Z tym, że w odpowiedziach już na tego tweeta już tak super nie było, bo dostał tam różne odpowiedzi, wiadomości, zrzuty ekranów nagłówków prasowych o tym, jak parę postanowień czy obietnic, które miał w kwestiach klimatycznych, zdążył już złamać. Więc to jest też, myślę, taka rzecz, która jest charakterystyczna dla, powiedzmy, partii demokratycznej, o której Naomi Klein w swojej książce również wspomina, czyli z jednej strony właśnie budowanie tego wizerunku bardzo, bardzo miłych, wrzucanie jakichś swoich ładnych zdjęć, oni są mili, oni nie są skandaliczni, oni nikogo nie obrażają, ale jeśli to jest jedyna rzecz, na którą się patrzy, jeśli to jest jedyna rzecz, na którą się zwraca uwagę, no to w tym momencie to działa, bo nie zwraca się uwagę na to, na co trzeba już, powiedzmy, zajrzeć trochę głębiej, czyli to, że za tą fasadą niekoniecznie idzie realizowanie faktycznych postulatów. Więc tutaj trudno powiedzieć jednoznacznie, bo mimo że to jest coś, co jest charakterystyczne, to tak jak doktor Łukasz Pawłowski powiedział, jednak jakieś postępowe reformy, postępowe działania mają miejsce. Więc tutaj przynajmniej z mojej perspektywy bardzo trudno powiedzieć, czy to faktycznie coś da. Również nawiązując do książki Klein, czy takie postępowania są wystarczające? Czy powiedzmy, gdyby te działania były podjęte choćby, nie wiem, 30-40 lat temu, no to wtedy okej, wtedy byłyby wystarczające. Ale czy w momencie, w którym jesteśmy teraz, czyli jeżeli jesteśmy już na tym skraju, jesteśmy na ostatniej możliwym miejscu, albo może już nawet przekroczyliśmy, to idealnie było możliwe, czy takie właśnie pudrowe, powiedziałabym, prowizoryczne działania dadzą radę? Bo jeśli zablokujemy, powiedzmy, budowę jednego rurociągu i ogłosimy to wielkim sukcesem i wszyscy będziemy się cieszyć, ale wszystkie pozostałe, albo wybuduje się ich jeszcze 10, no to w tym momencie to nie jest szczególnie wielkie zwycięstwo jednak. Więc na ile się również zestarzało, pytałeś, to co
mówi Klein. Myślę, że to się nie zestarzało bardzo, przynajmniej w momencie, kiedy ja czytałam teraz przez ostatni miesiąc tę książkę, no to oczywiście widzę to już z perspektywy, kiedy Trump dłużej nie jest prezydentem, widzę to z perspektywy nowych możliwości, jakie dała oczywiście prezydentura Bidena, więc powiedziałabym, że to, co Klein napisała, jest nadal bardzo aktualne, ale może pozwolę sobie na pewną dozę optymizmu, bardziej prawdopodobny do zrealizowania teraz. Bo musimy sobie przyznać, że no faktycznie, w momencie, w którym ta narracja z Białego Domu już nie będzie tak bardzo rasistowska, już nie będzie tak bardzo atakować w mniejszości i będzie jednak mimo wszystko jakoś bardziej proklimatyczna, proekologiczna, to faktycznie te postulaty Klein są bardziej prawdopodobne do zrealizowania. Ale to, co mi bardzo mocno leży na sercu i to, o czym również Klein wspomina, czyli to, że czy w momencie, w którym Biden wygrywa, część aktywistów, albo nawet nie aktywistów, być może część aktywistów zostanie przy tym, co robiła, ale część takich zwykłych ludzi, którzy teraz się obudzili, właśnie na fali protestów Black Lives Matter, na fali protestów, na fali młodzieżowych strajków klimatycznych, czy część tych ludzi teraz nie uzna, że okej, Biden wygrał, w tym momencie wszystko już zostanie zrobione za mnie. I w tym momencie można wracać do domu, w tym momencie można się przestać przejmować. Bo nie można się przestać przejmować, trzeba się przejmować dalej i właśnie ze względu na to, że wszystkie te postulaty, no się teraz skupię na tych klimatycznych, są bardziej możliwe do zrealizowania, czy teraz te protesty, nie czy, ale czy na pewno te protesty powinny być właśnie dwa razy silniejsze niż były. Bo jednak mimo wszystko, to jeśli chcemy jakiś reform, jeśli chcemy zmiany na lepsze, to o nią trzeba walczyć. To jest coś, co jest powszechnie wiadome. I ta walka się nie skończyła. I to jest też moim zdaniem bardzo ciekawa kwestia tego, jak książkę Klein, o czym zresztą Dorota Olko również wspominała, jak ją można było przenieść na polskie realia. No bo oczywiście te polskie realia są inne. Mamy inne społeczeństwo, inną geografię, inne zaludnienie. Wszystko jest inne od Ameryki. Więc myślę, że trzeba byłoby się zastanowić nad czymś takim, jak ona proponuje, ale oczywiście wzięciem po prostu pomysłu tego, żeby powiedzieć tak, jak ona to mówi, ale co oczywiście znaczy postawieniem jakichś konkretnych postulatów, postawieniem odpowiednich rozwiązań, ale nie stosować tego na zasadzie kalki, bo to się nie uda. Jakby jeśli zastosujemy po prostu na zasadzie kalki to, co właśnie jest proponowane w Ameryce, w Kanadzie, no to nie jest odpowiedź na polskie realia i to nie jest odpowiedź na nasze problemy. Czyli w tym momencie trzeba sobie postawić za cel postawienie odpowiednich rozwiązań, ale żeby to były rozwiązania polskich problemów. I to jest, myślę, coś, co oczywiście ja tu mówię z perspektywy osoby młodej, osoby, która jakby nie ma jeszcze wyższego wykształcenia ukończonego, która nie ma doświadczenia w polityce, ale która ma doświadczenie w słuchaniu po prostu tego, co osoby w moim wieku, co moi rówieśnicy, trochę młodsi, trochę starsi mówią. I wydaje mi się, że to, co również jest problemem, przynajmniej to, co również jest problemem dla tej polskiej młodzieży, która się też zaczęła trochę budzić aktywistycznie, trochę budzić ze względu na zauważanie tego, co się dzieje dookoła, to jest właśnie patrzenie tylko na perspektywę amerykańską, czy perspektywę właśnie tego, co widzą być może, nie wiem, u swoich ulubionych youtuberów, u kogoś na TikToku, kogo oglądają powiedzmy po angielsku. Bo u nas też pojawiły się strajki młodzieżowe, w których również brałam udział i pojawiało się na nich dużo młodych ludzi i mam nadzieję, że po prostu wśród tej młodzieży również pojawi się to uświadomienie, że chwila, że
u nas są inne realia, u nas trzeba zadziałać inaczej. I się po prostu deedukuje. I w tym momencie, kiedy ta młodzież, która no już niedługo, to nie będzie trwać wiecznie, bardzo szybko przestanie być tą młodzieżą i ta młodzież również zostanie u nas politykami, zostanie jakimiś specjalistami od wszelkiego rodzaju energii, pójdzie w różne dziedziny i żeby ona miała świadomość tego, co trzeba zrobić. Więc jakby końcowo odpowiadając na pytanie, przede wszystkim na to, czy postulaty, czy to, co, czy poglądy Klein przedstawione w jej książce, o której teraz rozmawiamy, się zestarzały. Nie zestarzały się. Są bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Są, myślę, bardziej aktualne niż w momencie, kiedy ona tę książkę pisała. Tyle, że ta książka jest dla Amerykan, ta książka jest dla Kanadyjczyków, a my potrzebujemy czegoś dla Polek i Polaków. Bardzo, bardzo dziękuję. Więc możemy rozpocząć sesję Q&A. Dziękuję za pierwsze pytania. Proszę o zadawanie kolejnych i pierwsze pytanie będzie do Doroty Olko. Trochę w nawiązaniu do tego, o czym mówił dr Łukasz Pawłowski, tak? Czyli kwestia Chin. Ja też mam takie wrażenie, że jakby uznanie, zmiana podejścia do Chin to jest coś, co wprowadził Trump i co zostanie w amerykańskim establishmencie już na stałe, tak? Będzie trwałą zmianą. I tego dotyczy też pytanie, które zadał Wiktor Wojciechowski, który odwołał się do słów doktora Pawłowskiego, że Biden opowiada swój lewicowy program do wyborców centrowych, uzasadniając zewnętrznym wrogiem, konkurentem, czyli Chinami. I pytanie konkretnie brzmi, czy Doroto widzisz możliwość takiego wroga dla lewicy w Polsce, wewnętrznego lub zewnętrznego, który może przekonać mniej socjalnych, w cudzysłowie, wyborców, tak? Czyli czy taka polityka, prowadzenie skutecznej polityki komunikacji poprzez odwoływanie się do wroga wewnętrznego lub zewnętrznego może być w Polsce skuteczne? O, to jest bardzo ciekawe pytanie i trochę trafia w to, o czym nie powiedziałam na początku, bo to samo mnie zastanowiło, że pierwsza myśl, jak pytałeś o sojusze i to jakby skupiałam się na kwestii samokrytyki lewicowej, na tych kwestiach intersekcjonalności, a mniej na walce jakby na scenie politycznej i pozycjonowaniu się wobec innych sił politycznych. I ja myślę, nie wiem, czy to będzie wprost odpowiedź na to pytanie, ale myślę, że jak najbardziej wspólny wróg mobilizuje ludzi. Oczywiście, że tak. Ale trochę, no co pokazują nam kwestie, jak prawica tego wspólnego wroga potrafi kreować i społeczności w tej roli zmieniają się i pewnie tutaj też taki uogólniony zachód w tej roli występuje, ale wydaje mi się, że iż w ogóle cała komunikacja polityczna jest rzeczywiście skuteczna, jeżeli tę oś sporu jesteśmy w stanie wyrysować. Ale z drugiej strony, i to jest ciekawe u Klein już w samym tym tytule książki, jest ta kwestia pozytywnych rozwiązań. I mnie się wydaje, że ludzie w Polsce są trochę zmęczeni już tą polaryzacją, tą kwestią, tym sposobem budowania polityki przez nakreślanie coraz to nowych wrogów, przed którymi musimy się bronić, a są trochę głodni pozytywnych rozwiązań. Więc jeżeli chodzi o rozwiązania dla lewicy, to bardziej bym się skupiła, znaczy to, czego nam brakuje, to jest raczej, wydaje mi się, to opowiadanie rozwiązań w atrakcyjny sposób. To, co mówił na przykład dr Łukasz Pawłowski o Bidenie, to jest bardzo ciekawe, że opowiadanie
progresywnych rozwiązań językiem bezpieczeństwa. Ja na przykład uważam, że jednym z kluczy w Polsce do opowiadania rozwiązań, które są postępowe, które są socjalne, jest rodzina, że też postulaty prawnoczłowiecze się da opowiadać tak, żeby trafić do centrum, używając klucza rodziny, czyli trochę zawłaszczając ten konserwatywny język. Pamiętam, jak kiedyś też już parę lat temu czytałam badania jednej z organizacji ekologicznych i jakby rozmawiałam też po co je robią, to dla nich największym wyzwaniem na gruncie polskim, właśnie w odniesieniu, bo bardzo też wydaje mi się trafne to, co mówiła Matylda Szpila, że to nie da się tego wszystkiego skopiować jeden do jeden. Mechanizmy tak, ale rozwiązania już niekoniecznie konkretne, takie akcyjne, czyli jeśli chodzi o konkretne postulaty, a raczej sam mechanizm szukania pozytywnych rozwiązań, to jest coś do skopiowania. No i właśnie dla organizacji ekologicznych to jest w trochę innej rzeczywistości w Polsce, gdzie jeszcze tak nie było młodzieżowego strajku klimatycznego, gdzie ta świadomość była na pewno dużo niższa niż dzisiaj. Wtedy to oni wiedzieli, że muszą tak budować przekaz, żeby uniwersalistyczne wartości opowiadać inaczej, że one po prostu u nas działają słabo i to, co mamy do przekazania, ten nasz postępowy przekaz, no trzeba umieć opowiadać, jakby stosując te pojęcia czy kategorie z trochę obcego nam słownika i to jest... I to jest trening, który wydaje mi się, że musimy wykonać. Druga rzecz, jeśli mówimy o możliwości właśnie sojuszy i tego, co jest receptą i czy wspólny wróg jest tutaj kluczem, no to ja jestem wielką fanką szukania wroga czy przeciwnika w konkretnych sprawach i organizowania się w konkretnych sprawach z różnymi sojusznikami też przeciwko konkretnym działaniom. I też zdaje mi się, że w tym momencie, po już wielu jednak latach rosnącej polaryzacji jest jakiś, ja na to patrzę z nadzieją, że jest w tym momencie u nas w Polsce moment przełamania, zmęczenia tym, takiej potrzeby czegoś innego niż gromadzenie się w dwóch obozach, gdzie wróg jest właśnie po prostu, jest wrogiem z definicji i będziemy robić wszystko przeciwko niemu, a jest jakiś głód, pytanie czy lewica będzie w stanie to wykorzystać, ale to jest moim zdaniem zadanie dla nas, żeby umieć odpowiadać na konkretne posunięcia, a nie no to właśnie 8 gwiazdek, które powiedziałeś, że 8 gwiazdek już nie wystarczy i potrzeba konkretów i te rozwiązania też, to o czym mówiła Matylda Szpila, że to kopiowanie nie wystarczy, to dla mnie jest kwestia jakiejś takiej pewnie bardzo naiwna w polityce, kwestia jakiejś takiej uczciwości rozumianej jako stawianie spraw jasno. Bo wyobrażam sobie, że na przykład w sprawach klimatycznych porozumienia muszą być, w sytuacji, w jakiej się znajdujemy, muszą być szerokie, muszą być wykraczające poza takie nasze wąskie tożsamości polityczne. No ale żeby tak było, jakby mówiąc najprościej, każdy musi powiedzieć wprost, jak on w zasadzie widzi te rozwiązania klimatyczne. Dopóki to się ogranicza do jakichś okrągłych słów, tak odnosząc się do konkretnych aktorów na scenie politycznej, myślę, że na przykład Szymonowi Hołowni, jak wszedł do polityki, udało się świetnie działać na rzecz zwiększania świadomości kwestii klimatycznych i udało mu się skleić z tym tematem. Co jest pożyteczne? To jest pożyteczne społecznie moim zdaniem, że coraz więcej ludzi już
uważa hasłowo, że tak, to jest ważne, tak, musimy odejść od węgla. Super, to jest dobry, to jest krok w dobrą stronę. Ale już na poziomie konkretnych rozwiązań i budowania sojuszy politycznych, no to ja na przykład bym chciała wiedzieć, co dokładnie ten Szymon Hołownia ma do zaproponowania. Ja na przykład nie wiem, jakie jest stanowisko Szymona Hołowni w kwestii atomu, który my jak razem uważamy za ważną część miksu energetycznego. Więc żeby nie być, powiem tak, programy polityczne jako całość, w tej dobie jakiej bardzo pokawałkowanej komunikacji, gdzie ludzie o polityce wiedzą takie cząstki, jakieś wyrywki, czerpią to z memów, TikToków i Instagramów. Programy wydają się czymś takim staromodnym, ale żeby tę komunikację sensownie ułożyć, żeby ludzie byli też w stanie uwierzyć w sojusze działające w określonej sprawie, one są niezbędne, żeby te rozwiązania to nie była pusta, to nie był pusty slogan i żeby to było jakieś tak, a nie tylko nie. Bardzo, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Kwestia energii atomowej jeszcze wróci, ale to za chwilę. Od razu będą pytania do doktora Łukasza Pawłowskiego i to będzie... można powiedzieć, seria pytań, ale krótkich. Tomasz Piasecki pyta w odniesieniu już do pierwszej wypowiedzi, czy senacka większość demokratów zniesie filibastera w tym roku? Rozumiem, tak czy nie? A ja jeszcze ze swojej strony dopytam, jak skończy się ta kwestia Sądu Najwyższego, czy rzeczywiście demokraci mogą się odważyć na poszerzenie Sądu Najwyższego, no bo to by było ciekawe w kontekście również polskim i polskich rozważań. I drugie pytanie od Krzysia Jarząba o katastrofę klimatyczną, tak? Czy ta sprawa jest dla amerykańskiego społeczeństwa równie ważna co dla Europejczyków, czy jednak ma ona w amerykańskiej polityce mniejsze znaczenie? Bardzo proszę. Z ten filibuster, to jest, sprawa nie jest niestety taka, tak lub nie, to znaczy można znieść lub nie znieść faktycznie, ale można też wprowadzić jakieś dodatkowe rozwiązania, to znaczy można utrudnić życie tym, którzy próbują blokować wprowadzenie ustaw, to znaczy można na przykład wprowadzić jakieś limity czasowe albo wprowadzić jakieś wymagania, jakie musiałby spełnić człowiek czy partia, która chce głosowanie nad ustawą zablokować, bo filibuster działa dokładnie tak, że potrzebne jest głosowanie, które zakończy debatę. To jest głosowanie nad tym, że kończymy debatę i przechodzimy do głosowania nad daną sprawą. I teraz jeżeli republikanin, wystarczy, że zasygnalizują, że oni nie zgodzą się na to zakończenie debaty, to właściwie nie muszą nic więcej robić. Ta sprawa upada i nigdy nie jest głosowana. Można wprowadzać jakieś zasady utrudnienia, które sprawią, że to blokowanie ustaw będzie bardziej bolesne. Czyli na przykład nakazywać im mówić w czasie, żeby nie dopuścić do zakończenia debaty. Czyli być faktycznie w Senacie, przemawiać i mogą się zmieniać oczywiście, ale muszą argumentować. Mogą oczywiście mówić co chcą i w ten sposób blokować mównicę, ale przynajmniej muszą wykonać jakiś wysiłek i to jest też bardziej widoczne dla wyborców, co partia robi i może stanowić większe obciążenie. Więc jest grupa senatorów w partii demokratycznej, no kilkoro, szczególnie jeden z zachodniej Virginii, która jest bardzo przeciwna zniesieniu tego mechanizmu, ale być może zgodzi się na jakieś jego ograniczenia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest też pokazywanie, że demokraci mają program, który niezmiennie upada w Senacie. Pokazanie tym senatorom, że jeżeli nie zmienią swojego nastawienia, to najzwyczajniej w świecie nic nie przegłosują także dla swoich ludzi w swoich okręgach. Więc to jest drugi element tej strategii. Czy to się uda w tym roku? Nie wiem, nie sądzę, że w tym roku, ale wydaje mi się, że przed wyborami przed midterms, czyli tymi wyborami w 2022 roku, to będzie jakaś decyzja będzie konieczna. Sąd Najwyższy, poszerzenie też nie jest jedynym rozwiązaniem.
Wydaje mi się, że skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby na przykład wprowadzenie kadencyjności wśród sędziów Sądu Najwyższego. To jest coś, co jest lepszym rozwiązaniem. Ta kadencja oczywiście powinna być długa, nie czteroletnia, nie dwuletnia, ale powiedzmy dwunastoletnia, a nie powinno to być rozwiązanie dożywotnie tak jak teraz, bo wówczas przypadek i tak polityczny cynizm decyduje o tym, kto przegłosowuje i kto mianuje sędziów. No Trumpowi jako prezydentowi, który pełnił urząd przez jedną kadencję, udało się nominować trójkę sędziów. To jest bardzo, bardzo dużo. Więc kadencyjność mogłaby ten problem rozwiązać. Niekoniecznie trzeba poszerzać skład. I katastrofa klimatyczna. Mi się wydaje, że tutaj znowu jest ten element, kwestia o tym, jak mówić o działaniach, które mają ustrzec przed katastrofą klimatyczną, bo można mówić tak tradycyjnie, to znaczy, że to jest zagrożenie dla planety, że topnieją lodowce, że podnosi się poziom wód, że nowe zjawiska, że takie nieprzewidywalne, gwałtowne zjawiska atmosferyczne i tak dalej. A można mówić inaczej, że to jest szansa dla gospodarki. I wydaje mi się, że ten język zaczyna teraz dominować. To znaczy, że to nie jest utrata miejsc pracy w kopalniach, tylko są nowe miejsca pracy w innych, lepszych dziedzinach, gałęziach przemysłu. Można mówić o tym, że to jest taki ambitny projekt, który pokazuje, że Amerykanie czy jakiekolwiek inne państwo jest w stanie dokonywać rzeczy wielkich, tak? Że to jest taki lot na księżyc tylko w XXI wieku, transformacja energetyczna, że to są nowe miejsca pracy, że to są godne miejsca pracy, które pozwalają utrzymać rodzinę i nie są takimi śmieciowymi miejscami pracy, czy niepewnymi powiedzmy. I wydaje mi się, że lepiej iść w tym kierunku i chyba to się dzieje, że to jest skok technologiczny, że to są nowe technologie, które mogą być wykorzystywane gdzie indziej, ale są to też miejsca pracy dla przeciętnych ludzi. Dziękuję. To może zostańmy w tej tematyce powiedzmy zielonej transformacji, tak, zielonego nowego ładu. I również tego, o czym mówiła Dorota Olko, czyli energetyka atomowa. I zapytam Matyldę Szpilę, czy uważasz, że Polska wybuduje z Joe Bidenem elektrownię atomową, czy nie wybuduje? I czy powinna wybudować? Tak, jeszcze dwa zdania komentarza, że Amerykanie wcale nie mają prawodawstwa, które ułatwia eksport technologii jądrowych, więc pewnie musiałoby się tutaj sporo zmienić, tak, żeby to było możliwe, no ale wydaje się, że to jest jakaś perspektywa, która się rysuje, tak, czyli amerykańska elektrownia jądrowa w Polsce. Co ty o tym uważasz? Czy to jest coś, co byłoby dla ciebie pożądane, czy raczej wolisz miks energetyczny bez elektrowni jądrowej? Bardzo proszę. Znaczy, przede wszystkim odpowiem na to, że jestem zwolenniczką energii jądrowej. To jest jakby moje osobiste przekonanie. To jest oczywiście ten problem, że nadal ten typ energii jest mocno kontrowersyjny, również w Polsce. I teraz właśnie w perspektywie jakiejś energii elektrowni atomowych, które miałyby powiedzmy być w jakiś sposób budowane we współpracy z Amerykanami, tu się mogą wszelkiego rodzaju jeszcze inne rzeczy posypać, czyli właśnie, że albo to z Amerykanami, czemu tego nie zrobimy sami, właśnie to, że to jest w ogóle energia atomowa, co z jakimiś odpadkami. To jest bardzo dużo po prostu niedomówień, bardzo dużo przekłamań. Jeszcze żyjemy w takim miejscu, na mapie świata, że oczywiście z wielu osobom pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, to Czarnobyl. Jeszcze powiedzmy większa część ich wiedzy na cały ten temat wychodzi z dość niedawnego serialu HBO o tym samym tytule. I myślę, że to również powinno być poprzedzone. No to jest takie gdybanie, bo niestety mało możemy myśleć na obecny rząd, żeby przeprowadził jakąś rzetelną i wartościową kampanię informującą ludzi o zaletach tego typu transformacji energetycznej. I myślę, że tutaj właśnie jest ta rola lewicy, przynajmniej tej części lewicy, która się opowiada za energią atomową, bo jak wiemy,
tutaj też mogą się pojawić różne zdania na ten temat. I to, o czym mówił Łukasz Pawłowski, czyli że właśnie to też jest perspektywa miejsc pracy, to też jest perspektywa transformacji dla ludzi, bo pamiętajmy, że przede wszystkim to, co jest kontrowersyjne w Polsce, mówiąc o transformacji energetycznej, to co się po prostu stanie z górnikami. To jest coś, o czym trzeba myśleć. Nieważne, czy się jest za tą transformacją, czy nie, no bo nawet jeśli powiedzmy nie zaczniemy zamykać kopalni sami z siebie, no to i tak w pewnym momencie nie zaczniemy zamykać kopalni, dlatego że martwimy się o środowisko, to w pewnym momencie trzeba będzie zamknąć po prostu dlatego, że przestaną być opłacalne, przestanie być opłacalne dopłacanie do nich, albo zwyczajnie już nic tam nie zostanie. Więc tu myślę, że przydałoby się z tej strony, bo jeśli postawimy tak po prostu, bez żadnej refleksji, no to może to spowodować dość duży sprzeciw społeczeństwa, co tylko utrudni, powiedzmy, wybudowanie następnej, czy w ogóle korzystanie z tego typu energii. To jest też, o czym wspominała Dorota Olko, czyli zaciekawiło mnie to powiedzenie, że powinniśmy w pewnym sensie zawłaszczać język prawicy o choćby byciu prorodzinnym. Myślę, że no, nie trzeba tego koniecznie zawłaszczać. Myślę, że dużo rozwiązań lewicy jest po prostu prorodzinnych, bo przejście na energię jądrową, która pozwoliłaby nam uniknąć katastrofy klimatycznej, to jest rozwiązanie prorodzinne. To jest rozwiązanie, które daje młodym dorosłym perspektywę zakładania rodziny, perspektywę posiadania dzieci, no bo kto chce posiadać dziecko, kto chce mieć dziecko, wiedząc, że to dziecko będzie się musiało zmierzyć z suszami, będzie się musiało zmierzyć z wszelkimi konsekwencjami katastrofy klimatycznej. Więc to jest też sposób, powiedzmy, na przekonanie niektórych osób do tej energii jądrowej. Po prostu powiedzenie sobie prosto. Wiemy, że niektórym ludziom przede wszystkim właśnie zależy na rozwiązaniach prorodzinnych i pokazać, że to rozwiązanie prorodzinne jest. I w tym momencie stawianie elektrowni atomowych i wykorzystywanie tej energii byłoby o wiele łatwiejsze niż w momencie, kiedy byśmy zrobili to tak. Bardzo Ci dziękuję, czyli ja, podobnie jak Polska Akademia Nauk, wypowiadasz się za energetyką atomową. Już zbliżamy się do ostatniego pytania, które zadał dr Bartosz Rydliński, który przypomniał bardzo słusznie, że Naomi Klein, czyli można powiedzieć patronka naszej dyskusji, nie popierała Joe Bidena na początku, tylko popierała oczywiście Berniego Sandersa. No i pytanie brzmi, co dalej z ideami senatora z Vermont, co dalej z ideami Berniego Sandersa, czy one będą realizowane przez nową administrację, w jakim zakresie, no i na ile prawdziwe są takie teorie, no, które są czasami przedstawiane w formie memów, że tak, że Bernie to taki sensei, który wychował uczniów i oni teraz będą nadawać kształt amerykańskiej polityce. No to jest pytanie, które kieruję do wszystkich uczestników, wszystkich naszych panelistów i możecie się zgłaszać, kto pierwszy chciałby odpowiedzieć na temat Berniego. Bardzo proszę, dr Pawłowski. Ja nie uważam, że to jest przegrana Sandersa. Ja uważam, że no to jest polityk, który odniósł gigantyczny sukces, to znaczy stał się jednym z najbardziej
znanych i wpływowych socjaldemokratów w historii Stanów Zjednoczonych pewnie, a postulaty, które do niedawna wydawały się radykalne, on, ale także Elizabeth Warren i ludzie wokół nich skupieni wprowadzili do mainstreamu. I moim zdaniem problemem lewicy często bywa nieumiejętność wykorzystania własnych sukcesów po angielsku to się mówi, że ktoś bierze victory lap, czyli jak gdyby taki bieg dookoła stadionu, w którym celebruje swoje zwycięstwo. I to lewica w tej chwili może zrobić. To znaczy zamiast obrażać się na niespełnione obietnice Bidena, choć oczywiście może je wymieniać i powinna je podkreślać, bo to oczywiście leży w jej interesie, jest zgodne z poglądami, ale także pokazywać to, co się stało de facto w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, że poglądy uznawane do niedawna za radykalnie lewicowe zostały przesunięte do centrum. I to nie jest tylko pogląd, to nie jest tylko rzecz, która stała się w Stanach Zjednoczonych, ale także w innych państwach zachodnich, takie mam wrażenie, także w Europie. I to pokazuje, że te postulaty lewicowe, one są do zaakceptowania. I teraz zamiast się odcinać od Bidena i mówić, o, to nie są w pełni nasze postulaty, to za mało, to należy pokazać, on to wziął od nas i pod naszym wpływem. Więc następnym razem nie czekajcie na Bidena, tylko od razu głosujcie na nasze postulaty. Wydaje mi się, że to lewica powinna podkreślać tę przemianę, która zaszła. Zresztą sam Biden mówi o sobie, że chciałby być prezydentem, który zmieni paradygmat i odejdzie od tego sposobu myślenia o państwie jako zagrożeniu, czy o administracji państwowej, usługach publicznych jako czymś, co szkodzi obywatelom. No i oczywiście w cudzysłowie pomaga mu w tym pandemia, ale ta zmiana paradygmatu następuje w wielu miejscach na świecie i wydaje mi się, że to jest coś, z czego lewica mogłaby skorzystać, a z czego niekoniecznie skorzysta, bo skończy się na tym, że po prostu ugrupowania centrowe czy politycy centrowi te postulaty przejmą i przedstawią jako własne i wcale już nie jako lewicowe, tylko jako takie właśnie centrowe, zdroworozsądkowe i czegoś takiego bym się bardziej spodziewał. Ale nie uważam, że to, co się stało w Stanach Zjednoczonych, to jest porażka Sandersa, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak bardzo udało mu się wpłynąć na język debaty publicznej. Prawdę mówiąc, mi ten pogląd również jest bliski. Pamiętam, jak kilka lat temu, i to dobrych kilka lat temu, 6-7 lat temu, Bernie Sanders przyjechał do Polski. Najwyższym rangą polskim politykiem, który z nim się spotkał, był wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich. No to pokazuje, że wtedy nie był on osobą bardzo rozpoznawalną nad Wisłą, no a teraz na skutek różnych swoich działań politycznych, ale także obecności, powiedzmy, w sferze social mediów, stał się osobą, się wydaje, że bardzo rozpoznawalną. No ale pytanie teraz do Matyldy, jak ty uważasz, co będzie z ideami Sandersa? Właśnie cieszy mnie, że zadałeś pytanie, co będzie z ideami Sandersa, bo niestety mam wrażenie, że musimy już przyznać to przed sobą, że Bernie Sanders trochę... No już małe jest jego prawdopodobieństwo na wystartowanie w kolejnych wyborach, więc tu naprawdę pozostaje pytanie, co zostanie z jego ideami. Bo w pewnym momencie, tak jak mówisz, oczywiście on teraz stał się rozpoznawalny, nawet w Polsce, ale również kiedy stało się rozpoznawalny bardziej w Ameryce, w dużej mierze na jego korzyść grało też to, że on jest jednak jednym z tych ludzi, którzy stoją przy swoich ideałach i on stał przed tymi ideałami i w przypadku właśnie Berniego Sandersa pojawiały się zdjęcia, kiedy był aresztowany przez policjantów na jakichś demonstracjach walczących o równość rasową. Pojawiały się nagrania, kiedy bronił osób LGBT. I to była w pewnym sensie kontra do Bidena, dla którego pojawiają się nagrania, ale właśnie czegoś innego. Właśnie przedstawiające, że kiedyś on nie do końca był taki postępowy. I teraz pytanie, czy jeśli pojawi się
nowa osoba, która będzie reprezentowała te same idee, co Bernie Sanders. Czy będzie miała taką samą szansę na sukces, kiedy po prostu nie będzie tak samo rozpoznawana? Powiedzmy, kolejną osobą, która zdobyła, powiedzmy, niedawno popularność na scenie polityki amerykańskiej, z tej właśnie partii strony, to Alexandria Ocasio-Cortez. I dużo osób pokłada w niej nadzieję, że ona będzie właśnie kontynuować to powiedzmy wrócił do tej pory Sanders. To jest oczywiście coś, co trzeba obserwować. To jest coś, co się dopiero okaże. Ale zdecydowanie patrzyłabym z optymizmem na to, że faktycznie, że to, co Sanders powiedział, pojawiło się w tym mainstreamie, że to jest coś, co teraz można powtarzać, że ktoś, kto teraz to powtórzy, nie będzie, nie spotka się z taką samą krytyką, czy z takim samym sprzeciwem, więc na pewno będzie to łatwiejsze. A czy komuś, kto wejdzie w tą politykę dopiero teraz, no bo brakuje jednak tej zmiany osób, które by reprezentowały te same idee, nawet wspomniana tu już Elizabeth Warren, też już nie jest tak bardzo, powiedzmy, postępowa, czy prezentuje te same idee. I pytanie, czy po prostu pojawi się ktoś, kto przejmie tą pałeczkę i zrobi to w odpowiedni sposób i może przyniesie właśnie zwycięstwo tym ideom postępowym i tym ideom poprawiającym sytuację ludzi dyskryminowanych. Dziękuję. Jeszcze przypominam o naszej książce i przypominam o rabacie, który można uzyskać na Facebooku wydawnictwa Muza. I poproszę o podsumowanie Dorotę Olko. Rozpoczynałaś, masz też przywilej, żeby podsumować naszą debatę. Może w kontekście właśnie tego, o czym mówiła Matylda wcześniej, Łukasz Pawłowski, czyli co dalej z ideami Sandersona, ile one zostaną zrealizowane przez Bidena, bo ja generalnie się zgadzam z tym, że dla lewicy też taką miarą skuteczności jest to, że czy centrum przejmuje idee lewicowe, czy nie, tak, no bo jeśli przejmuje je centrum i je wprowadza w życie, no to może wyborczo nie jest to korzystne, no ale z drugiej strony w polityce chodzi o realizację programu i o zmienianie świata, więc powiedz, jak będzie z twoim zdaniem z ideami Sandersa? To ja się cieszę, że kończymy tę debatę takim jednak optymistycznym wątkiem, bo ja się z wami wszystkimi zgadzam, jeśli chodzi o ideę Sandersa i ten z jednej strony z pozytywną oceną, co się już udało, że to jest sukces, a z drugiej strony z tą taką nadzieją, że one nie zginą, umrą i że to jest jakaś zmiana, która się dokonuje. I to, co powiedziałeś, Bartosz, że to się nie przekłada na to urzeczywistnianie swoich idei, że nie przekłada się na sukcesy wyborcze. No ja myślę, że właśnie musimy mieć, że jedna z rzeczy, jedną z ważnych rad powiedział Łukasz Pawłowski, to znaczy, że lewica, w ogóle lewica, myślę, że i w naszym kontekście także, musi się nauczyć opowiadać o swoich sukcesach, jako o sukcesach i o tym, co się udało i robić to wytrwale i konsekwentnie. I rzeczywiście ciągle mamy z tym problem, a z drugiej strony uwierzyć w to, że to, co się już udało, to nie jest tak, że ktoś nam zabrał postulat i jest pozamiatane, bo już ktoś zrealizował postulat lewicy. Tylko to, o czym mówiliście, że pokazywać to jako sukces, jako oswajanie też pewnej agendy, i wierzę, że wtedy to może przynosić sukcesy wyborcze w przyszłości i że akurat pod tym względem to jest, ja nie lubię używać sformułowania długi marsz, ale że
trzeba tutaj patrzeć w trochę dłuższej perspektywie. No i jeśli chodzi o samego Sandersa, myślę, że to jest, że po prostu jego wpływ wykracza zdecydowanie poza politykę amerykańską i dla mnie najbardziej symptomatyczne było, jak słuchałam moich wielu znajomych albo obserwowałam ich social media, takich znajomych, którzy pewnie by się wzdrygali trochę na słowo socjalizm, o matko, a tego Sandersa kupowali i po prostu Sanders jako mem w tych rękawiczkach latał wszędzie i wiadomo, że to jest mem, ale gdyby on jako jego idee były nieakceptowalne, on by nie został tym memem, tak? Tak ciepło przyjmowanym. Więc myślę, że też jakby bardzo ważny jest ten wymiar umiejętności budowania postaci i zdobywania rozpoznawalności, bo ta rozpoznawalność jest tak naprawdę pochodną tego, czy taką postać, która budzi też zaufanie i różne pozytywne emocje, że to jest bardzo ważny wymiar. I ja tutaj patrzę z dużym optymizmem oczywiście na wspomnianą Aleksandrię Ocasio-Cortez, ale myślę właśnie tak już podsumowując, że rzeczywiście to jakby to jest bardzo ważny wątek, że musimy lepiej opowiadać to, co już się udało, widzieć to, co się zmieniło i przedstawiać to, tak jak powiedzieliście, jako swoją zasługę. Jeszcze mi się przypomniało, bo ja z kolei śledzę dość mocno politykę hiszpańską i ostatnio toczyłam spory z kimś, kto mówił tamtej lewicy, to się nic nie udało. W ogóle to same porażki. A już te Podemosy, to już w ogóle o matko. No, i u nas będzie tak samo, nic się nie uda. I ja mówię, jak to nic się nie udało? Sorry, ale oni są w rządzie. I czy wiesz, co jest na agendzie, że nie wiem, wielka reforma prawa mieszkaniowego, że kwestie prawno-kobiece, kwestie praw kobiet, definicji gwałtu, dostępu do aborcji, jakby to się cały czas przesuwa, to się cały czas dzieje. I wydaje mi się, że w pewnej skali u nas też się to dzieje. Znaczy to pokazują te mobilizacje uliczne, te na przykład jednak strajku kobiet. Wydaje mi się, że nie można sprowadzać do no, powiedzmy 8 gwiazdek, że nie tylko w środowisku wielkomiejskim, bo ja na przykład byłam też na protestach w moich siedlcach rodzinnych, tam była lewicowa, progresywna agenda. I to staje się coraz bardziej powszechne. Ci młodzi, którzy w sondażach mówią, że są lewicowi, czy chcą głosować na lewicę, jasne, pewnie duża część z nich to jest jakieś pomieszanie różnych poglądów i niekoniecznie to jest zestaw poglądów jak z lewicowych młodzieżówek, ale to jest też zmiana. Tam pojawia się coraz i myślę, że pojawia się coraz więcej treści. Tak ostatnio latały po Twitterze badania takie akademickie o poglądach studentów. I nie wiem, jaka tam była metodologia, ale myślę, że one coś mówią o świecie, że jednak ci młodzi, którzy deklarują się jako lewicowi, że oni są coraz bardziej lewicowi. I że to już nie jest tak, że to jest tylko hasło, a to, że to może być hasło atrakcyjne, ta etykietka lewica, to już też jest duża zmiana. Więc tak myślę, że powinniśmy płynąć na tej fali i nie dać się wepchnąć w tę taką opowieść o tym, że lewica jest ciągle rozczarowaniem, że ciągle za mało, tylko
pokazywać to, co się już udało. Bardzo dziękuję za ten głos. Dziękuję wszystkim panelistom za udział w naszej dyskusji. Dorota Olko, Matylda Szpila i dr Łukasz Pawłowski. Dziękuję wszystkim, którzy śledzili nas na Facebooku, zadawali pytania, uczestniczyli aktywnie w dyskusji. I jeszcze raz przypominam o rabacie dotyczącym książki. Polecam też inne książki. Naomi Klein, Doktrynę Szoku, No Logo. To zmienia wszystko i wydaje mi się, że każda z tych książek jest dobrą lekturą na dzisiejsze czasy. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję.